Hej, hej! Dziś przepis na barszcz czerwony, pyszny, zabielany, z ziemniakami. Zapraszam Was na filmik. Będziemy potrzebować 4 ładnych, dorodnych buraczków, włoszczyzna, ja mam młodą, po kilka sztuk razem z selerem, kilka sztuk ziemniaków, kwasek cytrynowy, odrobina do smaku, sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy i słodka śmietanka 30%. I zaczynam od pokrojenia buraków w plastry, to będzie czysty barszcz, więc nie ścieram ich na tarce. Włoszczyznę na mniejsze części. Ja ziemniaki kroję w duże kawałki, ponieważ jakoś nie pasuje mi kostka do barszczu, ale oczywiście pokrójcie sobie według uznania. Na roztopionym maśle podsmażam wszystkie warzywa, dosłownie minutkę, po czym zalewam je wodą. Trzeba tylko pamiętać, że żeby barszcz był esencjonalny, musi przynajmniej połowa tej wody odparować, więc barszczu będzie dużo mniej, ale dzięki temu nie będziemy potrzebować żadnych dodatkowych wspomagaczy. Dodaję liście laurowe i ziele angielskie i gotuję. Mój barszcz gotował się około 1,5 godziny. Po tym czasie warzywa są już miękkie, oddały cały swój smak i wyciągam je z zupy. Teraz dodaję ziemniaki i gotuję do ich miękkości. Na koniec doprawiam do smaku solą, pieprzem i kwaskiem cytrynowym. Jego potrzebna jest dosłownie odrobina. Dodaję słodkiej śmietanki i gotowe. Ja dodałam jeszcze natkę pietruszki, możecie wsypać koperek, wszystko się tutaj sprawdzi rewelacyjnie. Dzięki temu, że zupa mocno odparowała, jest bardzo esencjonalna, ma piękny kolor. Bardzo Wam polecam ten przepis, tym bardziej, że nie trzeba gotować dodatkowo ziemniaków. Myślę, że i w życiu, i w kuchni trzeba sobie dużo spraw ułatwiać. Pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!